przyszedł tutaj, by pożegnać naszego brata Leona Statuskiego. Nasz drogi ponownie zmarły zawsze siadał o tam, w kącie, cichy i poczciwy. Dopiero ostatnie zdarzenia sprawiły, że było o nim głośno. A dziwne to były i niepojęte sprawy. I nie na mnie sądzić, bo jest badane są wyroki pana. Chyba wszyscy przyznają, że w tym wyjątkowym przypadku pogrzeb musi się odbyć. Jakby to powiedzieć, ze szczególnymi środkami ostrożności. Chciałbym jednak skorzystać z tego i podzielić się pewną refleksją. To, co stało się w naszym pogrzebie, zdarzenia obsiknięte przez mnie po cudzysłowie i telefon dziennikarzy. To wszystko sprawiło, że nie mogę zbyć tego niczym. Zadałem sobie pytanie, czymże jest życie doczesne? Kiedy ma autentyczną wartość? Czy może nada się popularność? To, że jest się na pierwszych stronach gazet? Albo, że mówi się o nim w telewizji? Nie teraz, pogrzeb mam. Leon Statuski był skromnym, pracowitym człowiekiem. Znaliśmy go wszyscy jako świetnego nauczyciela i uczynnego sąsiada. Nigdy nikomu nie odmówił naprawy radia ani telewizora. Jego bogobojne życie, chociaż wartościowe, przeszło jednak niezauważenie. Jakże inne było jego drugie życie, kiedy właściwie tylko oddychał. Pięknie było. Na koniec powiem tylko, że jedno trzeba przyznać. Naszemu drogiemu, ponownie zmarłemu Leonowi zawsze był punktualny. I chociaż nic nie wskazywało na to, że zdąży na swój dzisiejszy pogrzeb, jest oto z nami w tej trumnie z szybką. Leon, ty znowu żyjesz? A dlaczego mam nie żyć? I wiedziałam. I był zimny, i martwy, i sztywny. I wcale nie piłam, bo jestem na odwyku. A, Jezus Maria, cud! Drugi cud przy mnie na własne oczy. To już koniec, koniec. Totalnie wypadam z zawodu. Ale jaja, i to na własnym pogrzebie. Co wy, Zośka leży. Zróbcie coś. Może pod lekarza dzwonić. Halo, radio zgaga, Jolanta Dąbrowska z tej strony. Mam dla was sensacyjną wiadomość. W Goryczewie znowu ożył nieboszczyk, teraz całkiem ożył.